Witam Państwa bardzo serdecznie, Edyta Hołdyńska. Świąteczny stół pewnie już u Państwa gotowy, przyszykowane wszystko to, co powinno być gotowe w święta, ale my skupiamy się tu w tym punkcie naszego programu, w tym specjalnym świątecznym wydaniu gorących pytań telewizji w Polsce.pl, na tym, w jaki sposób obrońcy granic spędzają te święta, daleko od domu niejednokrotnie, na pewno w mniej gorącej atmosferze, w mniej rodzinnej. No i przede wszystkim, w jaki sposób sobie poradzą, w jaki sposób to może wyglądać. Pytamy o to oczywiście rzecznika Wojsk Obrony Terytorialnej, które tam przy granicy chronią naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskich granic, pana pułkownika Marka Pietrzaka. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Czego życzyć może na początek żołnierzom na te święta? No spokoju na pewno, spokojnej służby, bo żołnierze pełnią tam służbę. Wiadomo, że ten okres świąteczny, okres noworoczny, spodziewamy się, że może zostać wykorzystany przez drugą stronę. Wiadomo, że jest to taki okres, gdzie druga strona może liczyć się z jakąś taką zmniejszoną czujnością naszych żołnierzy. Oczywiście tak nie jest, bo nasze siły są tam rotowane, jest zapewniona niejako rotacja z pewnym wyprzedzeniem. Żołnierze wiedzieli, którzy będą pełnili, którzy pełnią służbę właśnie w tym okresie świątecznym czy noworocznym, ale druga strona na pewno, liczymy się z tym, że może próbować wykorzystać ten okres świąteczny do tego, żeby zamanifestować swoją obecność i znowu niejako próbować odcisnąć jakieś takie piętno, zwłaszcza w sferze takiej informacyjnej, dezinformacyjnej, propagandowej. Wiadomo, ten okres świąteczny może być do tego wykorzystany. Wracając do pytania, spokoju, spokojnej służby na święta i oczywiście no, mamy zimę, mamy temperatury mało sprzyjające temu, aby wykonywać takie zadania na zewnątrz. Natomiast też miejmy świadomość, że te osoby, które tam pełnią tą służbę rotacyjnie, mają zapewnione warunki socjalno-bytowe. Z biegiem czasu niejako przyzwyczajają się też do temperatur. Ja rozumiem, że osobom, które siedzą za biurkiem w ciepłych kancelariach gdzieś, trudno jest sobie wyobrazić kilkugodzinne stanie na posterunku przy kilku czy kilkunastostopniowym mrozie. Natomiast żołnierze, którzy są dobrze przygotowani, dobrze wyekwipowani i pełnią służbę rotacyjnie, niejako przyzwyczajają się do tych warunków i dla nich to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. No właśnie, ale bardzo ciepło trzeba się ubrać, zwłaszcza, że za oknem temperatury no lekko minusowe, ale jednak poniżej zera, śnieg, prawda, to jest jeszcze teren otwarty, leśny, wieje, no jest jednak zimno i faktycznie trudno sobie wyobrazić tę służbę, zwłaszcza kiedy zamiast wypatrywać tej pierwszej gwiazdki, no to żołnierze muszą skupiać się na tym, żeby granica nie została nielegalnie przekroczona, wyczężać wzrok, słuch, ale nie na to, co, prawda, wydawałoby się najbardziej pilne tego dnia. No tak, dokładnie, tylko że też pamiętajmy, że służba taka, zresztą podobnie jak to miało miejsce w przypadku polskich kontyngentów wojskowych w Iraku, w Afganistanie, Kosowie, innych miejscach, przecież mamy bardzo długą, kilkudziesięcioletnią historię wykonywania działań poza granicami państwa i tam przebiegało to ponownie, jest, podobnie, jest zawsze grupa żołnierzy, która w danym momencie pełni służbę, jest grupa żołnierzy, która przygotowuje się do wyjścia za chwilę na służbę, jest grupa żołnierzy, która ma tak zwaną zmianę odpoczywającą w znaczeniu takim, że niejako odpoczywa właśnie po wykonaniu obowiązków, po zejściu z posterunku. Pod to tak naprawdę, pod ten cały rytm służby jest przygotowywany grafik zmian, pod to również też dowódcy przygotowują spotkania żołnierzy, wigilie czy spotkania takie świąteczne w mniejszym kilka wigilii, tak? Dla każdej zmiany. Tak, dokładnie. No tutaj oczywiście ciężko będzie zgrać tak, aby rzeczywiście w momencie, kiedy pojawi się ta pierwsza gwiazdka, wszyscy byli na wigilii. Tak oczywiście nie będzie, no bo zawsze będzie ta grupa żołnierzy, którzy będą w tym momencie na posterunku, ale po zmianie lub przed wyjściem na posterunek w mniejszych grupach, tak to zostało u nas przygotowane. Na pewno żołnierze podzielą się, połamią się opłatkiem, złożą sobie życzenia, na pewno skontaktują się ze swoimi żołnierzami,
wigilie takie, logistyka wojskowa też zawsze w takim okresie dostarcza specjalne posiłki, które oczywiście korespondują z tym, co mamy w domach. Są oczywiście zamiast specjalne grochówki będzie barszcz, będzie karp dowieziony dla żołnierzy? No tak, oczywiście w Wigilię są to posiłki postne, królują ryby, śledzie, oczywiście barszczyk z łyżkami, więc tutaj wojskowa logistyka staje na wysokości zadania. Ja pamiętam sam, to już wiele lat temu, ale będąc w Iraku na zmianie, też przeżywałem taką Wigilię, bo właśnie i święta Bożego Narodzenia, i Nowy Rok tam spędziłem i też było podobnie. Też pamiętajmy o takich oddolnych inicjatywach żołnierzy, którzy też organizują sobie Wigilię w małych grupach na własną rękę i naprawdę twórczość niejako i kreacja żołnierzy też jest, a i umiejętności kulinarne są naprawdę czasami bardzo duże i oprócz tej wojskowej logistyki, oprócz tego, co formalnie zostaje dostarczone, to też często żołnierze sami przygotowują sobie swoje jakieś takie wyszukane albo ulubione posiłki. Pamiętajmy o tym też, że my jesteśmy tutaj u siebie w kraju. Mamy społeczność lokalną, która od bardzo długiego okresu bardzo efektywnie nas wspiera i już mamy takie sygnały, że żołnierze mogliby być albo że będą zaproszeni na Wigilię wśród lokalnych mieszkańców tych miejscowości, gdzie to jest przemiłe. Tak. Tak, dokładnie. Tutaj oczywiście też nie może być tak, że żołnierze zejdą z posterunków i będą brali jakoś w jakimś bardzo dużym zakresie udział w tych wigiliach, ale postaramy się odpowiedzieć na te wnioski. Też okres taki poprzedzający święta to był okres, kiedy myśmy pomagali lokalnym mieszkańcom, zwłaszcza tym starszym, w przygotowaniach. W pandemii, prawda? Także. Tak, dokładnie. Więc tutaj można powiedzieć, że zwłaszcza Wojska Obrony Terytorialnej, które są związane z tym terenem, w którym działają, niejako same czują tą odpowiedzialność, czują tą potrzebę niejako wsparcia mieszkańców i tej takiej asymilacji z mieszkańcami, co następuje, co jest niejako na porządku dziennym od wielu miesięcy. W tamtych rejonach też mam rodzinę i wracając właśnie w te rejony blisko Podlasia, bo to nie jest Podlasie, ale często słyszy się właśnie o mieszkańcach lokalnych miejscowości, którzy są wdzięczni, dziękują, gotują te obiady, w razie gdyby wojskowa kuchnia czy nie dotarła, czy cokolwiek innego się stało, przywożą świeże warzywa, jajka wiejskie właśnie żołnierzom, by oni w jakikolwiek sposób mogli sobie tam lepiej poradzić. Pytanie, czy właśnie taki moment, jak choćby właśnie udanie się z wizytą do ludzi, do lokalnych mieszkańców na Wigilię, nie będzie, prawda, budził kontrowersji w tym sensie, że po prostu przeciwnik wykorzysta chwilę nieuwagi. I pytanie jeszcze za chwilę o pasterkę, czy jest możliwość, czy są kapelani na miejscu wojskowi? Tak, oczywiście. Znaczy tutaj nie ma co martwić się o to, że nasza czujność niejako będzie mniejsza, dlatego że tak jak opisywałem to przed chwilą, my działamy w takim systemie trzyzmianowym. Zawsze jest zmiana, która ma wolne, regeneruje się, zmiana, która przygotowuje się do służby i zmiana, która... A sam moment zmiany warty? Sam moment zmiany warty nie jest niebezpieczny pod tym względem? Nie, naprawdę to jest też tak robione, że nie jest w jednym momencie zmienia się służba wszędzie. Nie jest tak, że o określonej godzinie nagle wchodzą i oczywiście jest to specjalnie właśnie tak przygotowywane, aby nie było to w określonej pełnej na przykład, czy wskazanej jakiejś godzinie zmiana. Dlatego, że to rzeczywiście mogłoby wtedy w jakiś tam sposób osłabić czujność. Jest to robione z pewnym grafikiem, którego właśnie celem jest to, żeby zachować jak najwyższą gotowość żołnierzy i tutaj jest to naprawdę dobrze przygotowane. Natomiast o tych rzeczach, o które pani pyta, czy udział w mszy świętej, których też będzie kilka, po to, aby w tym dniu, oczywiście my mówimy pod kątem pasterki jako mszy o określonej godzinie, ale ja pamiętam też pasterki, które były przygotowywane na misjach zagranicznych, których było kilka i poprzedzały samą tą godzinę 12, co oczywiście ktoś by zarzucił, że jest
jakimś odejściem od tradycji. Nie, już teraz nawet miejscowości czy większe kościoły, chcąc podzielić parafian, robią dwie tury, czyli 22, tak, 24. To jest ta najbardziej tradycyjna pora. Dokładnie. I tak samo będzie to i odbywa się na granicy. Więc tutaj wszystko to, całe to otoczenie niejako zostanie dostosowane do tych wymogów i do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Sam Watykan zresztą, to przyszło mi na myśl, robił też chyba swego czasu takie podwójne pasterki. W takim razie, czego jeszcze tam potrzeba, nad czym jeszcze trzeba by się zastanowić właśnie w ten czas świąteczny? Oczywiście to, co najbardziej spodziewam się, może doskwierać żołnierzom, będzie to w tym dniu tęsknota za bliskimi. No to oczywiście to będzie doskwierało i bliskim, i samym żołnierzom. No tego tematu niejako nie obejdziemy i tutaj oczywiście są środki, techniczne środki łączności. Samo to, że niejako system rotacji taki budowany z wyprzedzeniem no powoduje, że żołnierze dalece wcześniej przed samą rotacją wiedzą, kiedy będą mieli służbę, o której godzinie, w jaki dzień i tak dalej. Więc tutaj ten system rotacji powoduje, że można sobie zorganizować to w taki sposób, aby niejako no, miało to jak najmniej takie negatywne skutki. No, natomiast nie da się połączyć tutaj bycia jednocześnie z rodziną i pełnienia służby na granicy. To oczywiście, więc nasi żołnierze będą wykorzystywali techniczne środki łączności do tego, aby połączyć się. A czy tam jest internet w głębokim lesie, w tych miejscach, gdzie oni mieszkają? Mogą zadzwonić na Skype na przykład, tak jak my teraz. Tak, z tym rzeczywiście może być problem przy samej granicy. Natomiast pamiętajmy też i rzeczywiście tutaj względy bezpieczeństwa. Nasi żołnierze też doskonale o tym wiedzą, że o logowanie się do stacji bazowych strony białoruskiej, niejako inwigilacja strony białoruskiej, tych naszych działań komunikacyjnych, to oczywiście wszystko ma miejsce i nasi żołnierze doskonale o tym wiedzą, ale też pamiętajmy o tym, że same miejsca stacjonowania naszych żołnierzy są oddalone bezpośrednio od granicy. Nasi żołnierze, a szczególnie Wojsko Obrony Terytorialnej, stacjonują albo w budynkach koszar batalionów lekkiej piechoty, które są rozlokowane wzdłuż granicy, albo w miejscach, które są udostępniane przez lokalne społeczności, samorządy. Więc też zwracam uwagę na to, że powiedzmy te łączenia, no na pewno nie polecam, żeby nasi żołnierze łączyli się z podsłupków granicznych akurat w momencie, kiedy wzejdzie pierwsza gwiazdka, i tutaj o tym akurat żołnierze bardzo dobrze wiedzą, z miejsc, gdzie stacjonują, gdzie odpoczywają, gdzie są dyslokowani, przygotowują się do wykonywania zadań, jak najbardziej takie możliwości będą udostępnione. Czyli będzie można zadzwonić do rodziny, na pewno nie spod słupka granicznego. Ile tych osób będzie, ilu żołnierzy będzie strzegło naszej granicy w święta, o jakiej skali mówimy, jeżeli możemy zdradzić? To znaczy od jakiegoś czasu już Ministerstwo Obrony Narodowej nie upublicznia tych informacji, bo one były w jakiś sposób taki propagandowy wykorzystywane przez stronę białoruską. Tutaj nie zmienia się mniej więcej skala zaangażowania, ta, która była w szczytowym okresie, i należy się spodziewać właśnie, że teraz w te dni oraz w tym okresie sylwestrowym ona pozostanie na takim samym poziomie. Możemy powiedzieć wojska, tysiące żołnierzy? Tysiące nie, no oczywiście bez dwóch zdań będą to tysiące żołnierzy i tysiące polskich rodzin, które będą w tym momencie bez swoich bliskich mężczyzn, ale również też kobiet, bo przecież część sił zbrojnych to są też kobiety, a część w Wojskach Obrony Terytorialnej ten współczynnik jest dość znaczny, więc i kobiety, i mężczyźni żołnierze będą pełnić służbę. Będą to tysiące osób, które właśnie te święta spędzą na granicy. Oczywiście i Ministerstwo Obrony Narodowej, i sami dowódcy podejmują wszelkie działania, aby ta rozłąka była niejako najmniej dotkliwa. No, ale niestety ona jest, taka jest służba wojskowa. To tym tysiącom żołnierzy przy polsko-białoruskiej granicy życzymy wszystkiego najlepszego na te święta Bożego Narodzenia, właśnie dobrej łączności z bliskimi pomimo odległości, pomimo niemożności chwilowej, miejmy nadzieję, spędzania tych chwil z rodziną. Tysiącom żołnierzy i panu, panie pułkowniku, życzymy wesołych świąt. Marek Pietrzak, rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Oczywiście Państwu również przekazujemy te życzenia wesołych, zdrowych, ciepłych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia.